Damian i Kacper są coraz bardziej o siebie zazdrośni, ale jeden przed drugim nie chcą się do tego przyznać. Każdy z nich chce zaimponować Zuzie i przeciągnąć ją na swoją stronę, gdy ten drugi nie widzi. Ważne, że się dobrze z Zuzą bawi. O, idzie. No hej, chłopaki, co tam u was? Damian, chodź, musimy coś obgadać. No już idę. Dajcie mi chwilę. Jasne. Widzimy się później, tak? W sumie, tak, oczywiście. Pa. Korzystając z okazji, że zostaliśmy sami... No, słucham. To może wyskoczymy na małe co nieco do szatni od UF-u? A ładnie to tak umawiać się na małe co nieco za plecami mojego drugiego chłopaka, ha? Ale my już sobie wszystko ustaliliśmy. Raz jeden, raz drugi. Słucham? No, po prostu, no jak jeden, nie wiem, na przykład całuje albo coś ten, tego, to ten drugi nie patrzy. Aha, umówiliście się, no, tak, tak? Aha, no dobra, no to skoro tak się umówiliście, to wiesz co? To idź do tej szatni damskiej, dobra? No. Tylko zgaś światło i chowaj się za drzwiami, dobra? A ja tam zaraz do ciebie przyjdę, bo muszę się tutaj załatwić. Tak, zgaś. Dobra, ale czyli ty za chwilę przyjdziesz? Zaraz przyjdę, okej? Okay? Słuchajcie, tylko pospiesz się. Okej. Okay. Zuza nadal jest przekonana, że związek z chłopakami to tylko żart. Jest oburzona, że za jej plecami ustalają jakieś zasady dotyczące całowania i postanawia dać im nauczkę. Wiesz, ślicznie wyglądasz. Dzięki. Wiesz, tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy ty i ja, bo wiesz, skoro jesteś moją dziewczyną teraz... Tak, tak, to... dobra, wiesz co, to idź do damskiej szatni, okej? Okay? Tylko zgaś światło i schowaj się za drzwiami, dobra? Ja zaraz tak do ciebie przyjdę, bo muszę jeszcze coś załatwić. Już teraz? A co, nie chcesz? No dobra, nie, to jak nie chcesz, pewnie, to że chcę, no jasne, to ja idę, no. Lecę. No to lec. Hej. Pa. O, panie profesorze, bo ja mam taką sprawę. Podobno dziewczyny mówiły, że chłopcy znowu montują jakieś kamerki w damskiej szatni. Znowu? No właśnie, podobno. Kinomaniacy. Zajmę się tym, ale zaraz. Super, dobra? Dobrze. No po prostu nie wierzę. Oni się umówili, że raz jeden, raz drugi będzie ze mną chodził do łóżka? Między sobą to ustalili? A mnie jakoś nikt o za nie zapytał. No to ja im teraz pokażę, co ja o tym wszystkim myślę. Chodź. Co? Zuzy! Co ty tutaj robisz? Ja się z Zuzą mówiłem. Opa, co, co wy tu robicie? A pan? To nie tak pytanie. Jak wygląda... Kacper, bo... co wy tu robicie? We dwóch przytuleni w damskiej szatni. Bo to jest skomplikowane, bo ciężko my to wytłumaczyć. Chcieliśmy... Ja może już pójdę. Tak. Do widzenia. Ale pan rozumie, że... Nie, Damian, nie. Do widzenia. Nie chcę wiedzieć. Dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy do czasu Present Perfect... Pierwsza A ma lekcję angielskiego z wychowawczynią Anną Turczyn. Melania wymyśliła plan, dzięki któremu mama na pewno zapisze ją na terapię i ma zamiar zrealizować go właśnie na tej lekcji. Znaczy, ja się nie przygotowałem na dzisiaj. Znaczy, się nie przyjmuję tego, mów. Świetnie, siadaj. Chłopie, to są podstawy. Proszę cię, poprawną wersję. Eat, ate, eaten. Kują. Very well, okay. Słuchajcie, przejdźmy do części teoretycznej. Co ty robisz? Ja już tego dłużej nie wytrzymam. Ale czego? Dlatego, że nie mam ojca, nie wytrzymam. A co ty chcesz zrobić? Połknę te tabletki i zabiję się. Nie pozwolę ci się zabić! Co ty zwariowałaś? Dziewczyny, co się dzieje? Proszę, pani Melania chciała się zabić. Co chciała? No, chciała się zabić, ledwo jej z ręki wytrąciłam. Melania, co się dzieje? Ja nie mam taty, nie chcę już żyć. Melania, przestań wreszcie. Majka, przecież ona cierpi. Tak, na pewno. Mela. Możecie mi nie wierzyć. Możecie mieć to gdzieś, ale ja już nie chcę żyć. Dobrze, Melania. Wychowawczyni Melanii przeczuwa, że uczennica chce tylko zwrócić na siebie uwagę. Nie może jednak zbagatelizować sytuacji, gdy nastolatka mówi, że chce się zabić. Nauczycielka chce od razu zadzwonić po matkę Melanii. Za chwileczkę wracamy, dokończę tą teorię, a ty posprzątaj to, dobrze? Już nie mogę patrzeć na ten cyrk, który odstawia Melania. Czy oni wszyscy nie widzą, że ona tylko udaje? Przecież od razu widać, że to tylko ściema, no kurde. Majka, przyjaciółka Melanii, wie, że dziewczyna udaje, żeby przypodobać się Sarze. Jest zła na Sarę, że wprowadza wśród uczennic modę na terapię. Co się dzieje? Melania chciała się zabić. Co ty mówisz? No, nasypała sobie na rękę kupę tabletek i chciała wszystkie połknąć. Ona kłamie, wcale tak nie było. Majka, przestań, dziewczyna ma kłopoty i nie wytrzymała. Ona chciała ci się tylko podlizać, nie rozumiesz? Ty ją podpuszczałaś tymi swoimi głupimi gadkami. Przeginasz powoli, wiesz?
Wiesz co, ale Majka ma rację. Nakręciłaś Melanię na tą terapię i ona chciała bardzo, żeby ją mama zapisała. No jasne, teraz jeszcze powiedzcie, że to jest moja wina. Tak, to twoja wina. A kogo niby? Nasza? Stupid girls! Przeze mnie Melania chciała się zabić? Tak? Przecież to jest śmieszne. Mówiłam o terapii z dobroci serca, żeby laski wiedziały, co się teraz na świecie dzieje. Jak się żyje. Nie moja wina, że te kretynki wszystko tak na serio traktują. One w ogóle nie mają w sobie luzu. Damian i Kacper nadal udają, że podoba się im trójkąt miłosny z Zuzą, a za swoimi plecami każdy z osobna chce jej zaimponować. Kacper postanawia ubiec Damiana i sam chce narysować dla Zuzy logo jej ulubionego zespołu na ścianie szkoły. Ej, co ty robisz? A ty po co ci ten spray? Malujesz logo kosmicznych iskier? Ja to chciałem zrobić. Co, wolny kraj, robię niespodziankę dla Zuzy, nie wolno? Sam? Dlaczego mi nie powiedziałeś? A ty mi powiedziałeś? Ale to ty ją zabrałeś na koncert, beze mnie. Bo po co nam tam byłaś? I tak jesteś dla niej za cienki. Ja jestem za cienki? Tak. To ściągaj te bryle, to ci pokażę, kto jest za cienki. No, no co? No dawaj, cwaniaku. No, no myślisz, że jesteś mocny? Chodź, cwaniaku, no, no co? Co? Taki z ciebie kumple, co? Dziewczynę mi odbijasz, groju. Gorzej wam? Znowu wy? Co jest grane? Co tak śmierdzi? Chłopaki, rozumiem, że to wasza sprawka, tak? Słucham, macie coś do powiedzenia? Nie. Nie. Brać graty. Picasso i Matejko. Musimy sobie porozmawiać chyba. Podnieś to. Proszę, gdzie przez środek? Bokiem. W butach. Głazisz ty pilu. Dobra, artyści, powiecie mi, o co poszło? O dziewczynę. O Zuzę, tak? Mhm. Ty. Brawo, dwóch najlepszych kumpli pobiło się o babę. Chłopaki, bazgranie po murach, szkoły oraz bójki na pewno sprawy nie załatwią. A co załatwi? Losowanie? W sumie może nie głupi pomysł. Picasso, rozmawiamy o kobiecie, a nie o przedmiocie. Właśnie. Damian, spokojnie. Chłopaki, a może po prostu wystarczyło jej podejść i zapytać się Zuzy, kogo wybiera? Tak, zapytajmy ją. Nie lepiej? Chodź. No to chodźmy. Chodź, chwila, nie skończyłem. Po pierwsze, panowie, żadnych bujek. Jasne? Tak. Po drugie, jak porozmawiacie sobie z Zuzą, przyjdziecie i wyszorujecie drzwi. Jasne? Jasne. Jasne. Dziękuję. 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 Dezodoranty. Do widzenia. Do widzenia. Do szkoły dotarła właśnie mama Melanii. Kobieta jest przerażona, słysząc, że jej córka chciała się zabić. Nie wie, że Melania udawała, żeby zmusić mamę, by wreszcie zapisała ją na terapię. Melania, dziecko, co ty zrobiłaś? Melania, co się dzieje? Melania twierdzi, że bardzo cierpi z powodu braku ojca. Dziecko, no rozmawiałyśmy wczoraj. Bardzo mi przykro, że tak się stało w naszym życiu, ale... musimy sobie z tym jakoś poradzić. Mamo, ty myślisz, że to jest dla mnie trudne? To nie jest trudne, to jest trauma mojego życia. Ja potrzebuję terapii. Ale może poradzimy sobie bez tego? Nie poradzimy. W Stanach wszyscy mają terapeutę i to jest normalne. Dziewczynki, nie teraz, dobrze? Ale my musimy coś powiedzieć. Chodzi o Melanię. Majka i Kinga martwią się o Melanię, dlatego postanowiły powiedzieć prawdę o jej udawanej depresji. Nie chciała się zabić. Ona po prostu chce się przypodobać Sarze. Przestań, Kinga, i wyjdź stąd! Sara opowiadała jej, że każda modna dziewczyna w Ameryce ma swojego terapeutę i Mela też chce mieć swojego. Ale jak to? Ja nic nie rozumiem. Dziewczyny, mam nadzieję, że wy tego nie wymyśliłyście. To nie jest śmieszne. Proszę panią, ja sobie z takich rzeczy nie żartuję. Sama chodzę na terapię. My się boimy z Majką, że jej się coś naprawdę stanie. Rozumiem. Ty to wszystko wymyśliłaś? Dobra, żebyś na tę całą terapię? Dziękuję wam. Melania, naprawdę chodziło o to, że ta terapia jest modna? No bo ona jest modna. No a jak nie będę na nią chodziła, no to Sara nie będzie się ze mną przyjaźnić. Jak ty mogłaś to wszystko zrobić? Czy ty w ogóle pomyślałaś, jak ja się będę czuła? Jak poczuję się winna? Dziecko, ja całe życie robię wszystko dla ciebie, żebyś jak najmniej odczuła, że masz tylko mnie.
wszystko bym dla ciebie zrobiła. Wszystko, rozumiesz? Melania! Melania! Albo gniewasz się? Tak, gniewam się na ciebie. Przepraszam, zachowałam się głupio. Dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę. Nakręciłam się na tą terapię. Myślałam, że będzie wtedy super. Dziecko, terapia to nie jest zabawa. Wiem, teraz to do mnie dociera. Całe szczęście. Melania, dziecko, błagam cię, powiedz tak szczerze. Czy ty tęsknisz za ojcem? Czy to jest dla ciebie takie trudne? No co ty? To była ściema. Wiem, że głupia. Bardzo głupia. Mamo, a możesz już się na mnie nie gniewać? Jest mi głupio, że to wszystko wymyśliłam. Nie pomyślałam o mamie, o tym, że jej będzie przykro. Ona naprawdę robiła wszystko, żeby mi nie brakowało ojca. I tak naprawdę to jej się udało. Kacper i Damian przyznali wreszcie, że nie podoba im się życie w trójkącie. Na przerwie szukają Zuzy, żeby powiedzieć jej, że musi wybrać jednego z nich. Ej, ale gdzie wy idziecie? To jest damska toaleta. Zuzka, musimy pogadać. Chłopaki, to jest damska. Chodzi o to, że nie przyszłam do was do szatni? Sorry, że czekaliście. Nie, nie o to chodzi. A to o co? Wybieraj, albo on, albo ja. Słucham? Albo on, albo ja. Trójkąt nie wypalił, musisz wybrać. No, czekajcie chwilę, chodź, możemy wyjść? Ale chłopaki, ja myślałam, że z tym trójkątem to tylko taka peka, że się wygłupialiśmy. Jakie żarty, to wszystko było na serio. Słuchaj. Obu nam się podobasz, ale nie możemy żyć z tą całą wolną miłością. Musisz wybrać. No, ja nie chcę wybrać żadnego. To po co zgadzałaś się na ten głupi trójkąt? To jest dla zabawy. No proszę was, chyba naprawdę nie myśleliście, że ja chcę chodzić z dwoma chłopakami naraz. I to w dodatku z wami? Nie no, proszę was, totalnie wam odbiło, serio. Serio, chłopaki, przegięliście z tą głupotą. To nie miało szans wypalić. Od początku wiedziałam, że z tym trójkątem to głupi pomysł. Mogłem po prostu z Zuzą umówić się na randkę. Pewnie, że Kacper by się wściekł, ale co z tego? Teraz jest obrażony, a Zuza nie chce chodzić z żadnym z nas. Ale Zuzka jaja sobie z nas zrobiła. Ja dla niej kupuję bilety na koncert, maluję po murach, a ona co? Ona mi mówi, że nas nie chce. Laski to jednak są fałszywe. To pójdziemy? Mama wybaczyła Melanii jej zachowanie. Nastolatka pogodziła się też z koleżankami i zrozumiała, że terapia to nie moda, a poważna sprawa. Dziewczyny nie chcą się już przyjaźnić z Sarą, która ciągle twierdzi, że wszystko, co amerykańskie, jest najlepsze. Proszę cię. Jak macie lepszy pomysł, to powiedzcie. Cześć, dziewczyny. No, mam na pewno lepszy od twojego. Hej. Cześć. Może wyskoczymy po szkole do galerii? My tak, ale ty z nami nie idziesz. No ale dziewczyny, co się stało? No przecież ja wam nic nie zrobiłam. No, a terapie naprawdę są mega modne. Chyba w Stanach. Hej, dziewczyny. Wolny związek Zuzy, Kacpra i Damiana rozpadł się. Zuza znalazła nowego chłopaka i chętnie pokazuje się z nim, gdy w pobliżu są jej dawni przyjaciele. Kacper i Damian nadal są zazdrośni, ale nic więcej nie mogą zrobić. Jak tam, panowie? Świetnie. Widzę, że zabawa nie ma końca. Na całego. Zastanówmy się, czy drzwi mogą być jeszcze czystsze. Będzie pan mógł sobie w nich poprawiać włosy. Mam nadzieję. Do zobaczenia na lekcji. Zadowolony jesteś, debilu? Przez ciebie nazulała. Przeze mnie? Przez ciebie, bo ty wymyśliłeś ten durny trójkąt. Zgadziłeś, debilu. Dwaj gimnazjaliści są zafascynowani pirotechniką. Jeden z nich zostaje poważnie ranny podczas eksplozji. Musisz podłożyć bombę na oko. Zwariowałeś? Chcesz go zabić? Mogę nastraszyć trochę nauka, byleby Fabian się ode mnie odczepił. Wkrótce uczniowie przygotowują wybuch dla nauczyciela. Przypadkowo ranna zostaje praktykantka. Ach, jest, ała!
Wiesz, że są odsetki 10% na każdy dzień? Licealista pożycza uczniom pieniądze na procent. Gdy nie mają jak oddać, staje się agresywny. Jak nie spłacę Sobczakowi tego długu, razem z odsetkami to skończy jak ten koleś. Co ty robisz? Dziewczyna, która jest winna Irkowi pieniądze, zostaje przez niego pobita do nieprzytomności. Wreszcie ryj zamknęłaś.